zdrowia, szczególnie dla normalnych. No nie wiem jak w Polsce i na wszystkich innych kontynentach, gdzie mieszkają Polacy, ale w Ameryce inflacja, no może nie galopuje, ale zajwania. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No lewacy, wszyscy ci postępowi lewicowcy, no to chcą, żeby Amerykanie, no w sumie na całym świecie to chcą, żeby wszyscy wierzyli, że inflacja wszędzie i zawsze jest spowodowana przez to, że to jest chciwość korporacji, że to jest chciwość biznesu, że to jest chciwość kapitalizmu. No niestety komuniści walczą z religią, z kościołem, z chrześcijanami, no ale też i walczą z kapitałem. To wszystko musi być wspólne, to musi być socjalistyczne, to musi być komunalne. No a niestety prawda jest taka, że to zawsze polityka lewacka. W Zimbabwe, no to w pewnym momencie, Zimbabwe to, no, to jest stara Rodezja. Kraj zaraz obok Ameryki, Afryki Południowej, czyli Rodezja zamieniła się w Zimbabwe. No i w Zimbabwe, jak socjaliści doszli do władzy, no to tam tych zer, to ja nie wiem ile było, to chyba cały ten banknot to były zera. W Wenezueli też, jak socjaliści dopadli do władzy, no to tam też inflacja była, kiedy ostatnio, to chyba z 8, z 9 albo ze 12 zer odcięli. Także, no do Ameryki też się nie nadchodzi, no ale inflacja jest zauważalna. No, braków w sklepach jeszcze, nie ma pustych półek w sklepach, no ale jest mniej towaru, jest mniej wyboru w towarach. No ilość powiedzmy tam kawy, czy jakiś ciastek, czy coś zaczyna być mniejsza. Nie ma tego wyboru. Nie ma po 5, 6, 7 różnych produktów różnych firm, tylko zaczyna się ograniczone. Jest taka kobieta z kongresu, polityczka z kongresu, Elizabeth Warren. No, no ona to też jest kawał łachudry amerykańskiej, no bo ona udawała, że jest Indianką. No w Ameryce punkty za pochodzenie były dosyć duże, także, że jeżeli ktoś się deklarował, że jest Indianinem, no to dostawał punkty. Teraz ona dostała się na studia, później zrobiła doktorat, później została profesorką w Kanadzie. W Kanadzie też następna taka aparatka też deklarowała się, że jest metyską i też odkryli to wszystko. No w każdym razie ta profesorka, ona zarabiała 300-400 tysięcy rocznie na Uniwersytecie Stanowym, no i zawsze walczy o tych pracujących, o lud pracujący miast i wsi. No i ona powiedziała, że problemem w Ameryce z ceną benzyny przy pompach i ogólnie z olejem opałowym, no to jest to, że wszystkie firmy energetyczne wypłacają sobie dywidendy, wypłacają pensje dyrektorom, wypłacają pensje właścicielom i tak dalej, i tak dalej. Tak, no i oskarżyła, że te wszystkie ceny przy pompach, no to jest wina w zasadzie spekulacji, no i że to wszystko wzrasta i nie widać końca. Jest taka firma EQT i szef, cały dyrektor Tom Rice, no to odpowiedział na to, no i rozesłał list otwarty do wszystkich, coś takiego napisał. No nie jest jeszcze teraz na liście komunistów do odstrzału, no ale już niedługo chyba będzie. To jest największa firma produkująca gaz naturalny, no i ten gaz naturalny, no to zawsze jest skraplany. Te wszystkie ciekawe takie statki, które no wyglądają na dole jak statki, a na górze no to mają takie wielkie półkule, no to właśnie są te płynny gaz naturalny.
Dlaczego jest taka kula? No bo sprężenie powietrza to jest właśnie powietrza. Sprężenie jakiegokolwiek gazu jest najlepsze właśnie w kuli, no bo nie ma tych rogów, gdzie byłoby największe ciśnienie. No i w Polsce chyba też Amerykanie starali się sprzedawać. Dyrektor Rice, no to powiedział, że ta polityczka komunistka, no to opowiada bzdury, no bo cena w zeszłym roku, w 2021, no to było $4.80 za 1000 stóp sześciennych. No a w Ameryce akurat tak sprzedają to wszystko, 1000 stóp sześciennych, no a cena średnia taka przez ostatnie 20 lat, no czyli to można powiedzieć, że to odpowiada rzeczywistości, no to była mniej więcej $5.70 za 1000 stóp sześciennych. Także za Obamy to w ogóle, za Obamy to było w ten sposób, że cena w ogóle była między 6 a $13. Dopiero wszystko się poprawiło w tym czasie, kiedy za Trumpa zaczęto wiercić i wydobywać coraz więcej. No teraz cena się troszeczkę podnosi, no ale dlaczego? No dlatego, że wszyscy wychodzą z domu, wszyscy zaczynają jeździć samochodami, wszyscy potrzebują produktu energetycznego, ale to cena jest jedna z najniższych od 20 lat. Eksport tego płynnego gazu naturalnego zaczął się od 2015 roku bardzo. No wtedy właśnie 2015-2016 to wtedy, kiedy Trump doszedł do władzy, no kiedy ludzie na całym świecie starali się zastąpić węgiel opałowy tym gazem opałowym. Produkcja gazu na eksport, no to jest 10% produkcji. No to Amerykanie nie eksportują tak bardzo dużo. Ceny za Trumpa były dużo niższe niż za Obamy. A za Obamy, no to w zasadzie nie było eksportu, można powiedzieć. To, że Ameryka zaczęła eksportować, no to się zorientowali, że można forsy robić, no tak zaczęli robić pieniądze, no to zaczęli robić produkcję, wiercić i tak dalej. No to cena spadła też dla Amerykanów, no to jest pozytywna sprawa. Niższe ceny spowodowały, że cena prądu jest też niższa, też dobra sprawa. Również przesunęła te koszty wszystkie tego sztucznego wciskania celi słonecznych do systemu. No bo jak to działa w Ameryce? W Ameryce każdy, kto płaci rachunek tam $200, $300, $400 za prąd, no jeżeli nie ma ogrzewania gazem, ale to tak czy inaczej wychodzi, $200, $300 za energię, czy za prąd, czy za gaz, no to trzeba zapłacić około $10-$20 takiego zielonego, no można powiedzieć, podatku. Tak, także to jest bardzo ostro subsydiowane, no ale to ten cena ogólna tego gazu naturalnego powoduje, że to wszystko jest troszeczkę tańsze. No i to wszystko zaczęło się, że te ostatnie 10 lat wydobywają ten olej i gaz tą metodą łupania i na tych wszystkich piaskowych zbiornikach oleju i gazu. No prawda jest taka, że ten gaz sam w sobie, no to on redukuje wydzielanie dwutlenku węgla na świecie. No dlaczego redukuje? No bo jeżeli w Ameryce, jeżeli w Chinach powiedzmy palą węglem, no jest makabra. Jak ktoś pojedzie do Beijing, znaczy do Chin, Beijing jako stolica, no dużo ludzi sobie wyobraża jakoś to egzotycznie, że to jest tropikalne miejsce.
no to jednak nie jest tropikalne miejsce. Beijing, no to jest normalny, ma zimowy sezon, tam jest lody, luty, śnieg i tak dalej, śnieżyce. No i tam palą węglem. Kiedy palą węglem, no chyba w Krakowie i na Śląsku jest też podobnie. Kiedy palą zimą węglem, to się robi ten smog. No, z węgla to jest nieprawdopodobnie. Tam ciekawe mają też, wykorzystują, bo bardzo często wykorzystują miał węglowy, który mieszają z gliną i robią takie ciekawe płaskie walce z dziurkami, no i mają takie piecyki, no też ciekawe, jak ktoś tam pojedzie zimą i będzie widział to, szczególnie nawet na ulicy, gdzie jak sprzedają jakieś kasztany czy jedzenie, to jest bardzo fajne i to nie czuć, jak się stoi, to jest przyjemnie i ciepło, ale ogólnie rzecz biorąc, to są setki ton węgla spalane na świeżym powietrzu w stolicy Chin. No i jest ten smród. Produkcja amerykańska oleju tego skroplonego, no to płynnego, no to w zasadzie można powiedzieć, no ten dyrektor to tak mówił, że ta zamiana węgla na ten gaz, no to by było tak, jak w Ameryce by się zamieniło tych 190 milionów samochodów, co jest 70% samochodów w Ameryce, na elektryczne, także to jest no taki przelicznik, no to dosyć atrakcyjny jest przelicznik. No i też prawda jest taka, że te wszystkie samochody benzynowe nie potrzebują subsydiowania, nie potrzebują kosztować tak drogo i nie potrzebują wydatków na podatki. Także każdy normalny człowiek powinien coś takiego zaakceptować i popierać. Ameryka ma nieprawdopodobne ilości gazu naturalnego, dużo więcej niż jakikolwiek kraj na świecie. No Ruscy też mają dużo, na razie też tam wydobywają. No kretyn Biden zamknął rurociąg ropy spod granicy kanadyjskiej na południe w Ameryce, no ale ten Keystone, 10 tysięcy Amerykanów straciło pracę, tam miliardy zostały stracone, no a pozwolił ruskim puścić rurę z ropą, pomijając Ukrainę. Także to też jest taka prawda, że jeżeli Ruscy wejdą na Donbas, żeby mieć dojście do Krymu, no to Europa nie podskoczy, szczególnie Niemcy nie podskoczą, no bo oni mają 30% ropy od ruskich, także jeżeli by podskoczyli, to Putin zamknie kurek, no bo jemu nie zależy. No i tak się zakończy protestowanie. No, prawda jest taka też, że 48 godzin po tym, jak Putin wejdzie do Donbasu, no bo na całą główną tą Ukrainę to raczej nie wejdzie, no to Chińczycy wejdą do Tajwanu. No ale wracając do tego gazu, no to jest to, że Ameryka może produkować ten płynny gaz, no i sprzedawać na całym świecie, bo jak Ameryka nie będzie sprzedawała, no to Ruscy będą sprzedawali. Także to jest dosyć prawdziwe. No ceny, no to są troszeczkę takie ruch, jest prawo popytu i podaży. To przechodzi w górę i w dół. No, teraz ostatnio propaganda komunistyczna pokazywała bardzo taki mocny spadek ceny. Tyle tylko, że oni zrobili zoom i to pokazywało bardzo taki ostry spadek przez godzinę czy coś. No ale to była propaganda, że cena benzyny spada. No takimi są kretynami. Biden mówił, że on odwiedził chyba Michigan, no to mówił, że ceny w Michigan, no to on też się jąkał. Najpierw powiedział, że cena za galon to jest $2, później powiedział, że $3, później, że $2,99.
No, galon to jest 3 litry 78, 3,78 litra, czyli tak teraz na stacjach, no na wschodnim wybrzeżu, no to jest tak 3,78 powiedzmy za galon, czyli dolar za ropę, za litr, a w Kalifornii no to dochodzi tam 4,55 dolarów za galon, no to możecie sobie policzyć. Kto to wszystko likwiduje? No wszyscy komuniści, te podatki, te regulacje, to wszystko powoduje to, że producenci faktycznie to, co wyprodukują, no to wolą te dywidendy dać akcjonariuszom, bo to jest taki kapitalizm, tak? to są akcje, ludzie kupują akcje po to, żeby na tym zarobić, no i jeżeli firma ma oddawać większe podatki, dlatego że państwo tak ich zmusza, no to wolą zapłacić swoim ludziom, którzy w nich zainwestowali. To jest raczej chyba normalne. Czy to jest dziwne? No nie jest dziwne. No tak powinni biznesmeni działać. Biden właśnie mówi, że spadają te ceny, no ale to właśnie na podstawie takiego oszukaństwa jednogodzinnego. No i biorą kredyt za to, że cena jakoś tam spadła. Ogólnie rzecz biorąc nie biorą żadnej odpowiedzialności za to, że ceny benzyny, ceny ropy, ceny energii po prostu poszły w górę. No to jest wina komunistów. No oni chcą zniszczyć przemysł węglowy, oni chcą zniszczyć wszystko. Tylko, że najgorsze, że tak jak wszyscy komuniści, nie mają recepty, czy nie mają alternatywy na to, co chcą zlikwidować. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla normalnych. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Widzicie, co socjaliści robią. Przekaz dla socjalistów głosujących w Ameryce. No chyba już macie dość tego swojego prezydenta Bidena i tej wiceprezydentowy Kamali Harris. Cyrk na kółkach, ta nienawiść do Trumpa, ta nienawiść pośrednio do 80 milionów Amerykanów, normalnych Amerykanów, konserwatystów, no daleko was nie zaniosła. Tak, także przemyślcie, popatrzcie się w lustro, popatrzcie się w przyszłość, no i bądźcie normalni, zacznijcie głosować normalnie. Zdrowia dla normalnych.